Drzewo trzeszczy. No, jest niedziela. Jutro mają zacząć różne testowania. Ciekawe, czy kury przestaną się nieść, a krowy przestaną dawać mleko w stolicy. Znacie kogoś, kto ma w stolicy krowę? Będziecie mogli to sprawdzić. Obyś żył w ciekawych czasach, to się chyba tak nazywa. No, ciekawe czasy nadeszły. Ci ludzie, którzy tak się nie mogli doczekać, że coś się wreszcie stanie, coś będzie, coś. No, to się doczekali. Mam nadzieję, że są zadowoleni. Czy uważacie, że to tak powinno wyglądać? Czy może właśnie nie? Bo ja z tego co widzę, że ci, co tak strasznie chcieli katastrofy, nie mówię o tych, co przeczuwali, że coś się stanie, tylko o takich, co wieszczyli takie, nie wiem jak to nazwać, takie medialne, tak podchwytywali takie medialne czarnowidztwo, że o, planeta zginie, że my wszyscy coś tam, że to będzie koniec, że to w ogóle ten, tak? Znaczy, ja zawsze uważałam, że tym ludziom jest trochę za wygodnie w życiu i brakuje im w życiu emocji. No to teraz wreszcie mają swoje emocje, wreszcie mogą się czegoś naprawdę bać. Nie ma znaczenia, czy to, czego się boją, istnieje fizycznie, czy tylko na ekranach telewizorów. Ważne, że oni, dla nich to jest realne zagrożenie. Ja myślę, że oni się na swój sposób czują szczęśliwi wreszcie, tak spełnieni, zadowoleni z tego, że coś się może im stać. To jest niestety problem pierwszego świata, który jakby zaczął zjadać własny ogon. No to u nas tego się jeszcze tak nie czuje, ale na przykład w Stanach Zjednoczonych praktycznie zlikwidowano wszystkie place zabaw dla dzieci, ponieważ nie ma super bezpiecznej zabawki, super bezpiecznej huśtawki. Zawsze się coś może stać, zawsze dziecko się może potknąć, wejść za wysoko, spaść, coś sobie zrobić. No wiemy jak to dzieci, prawda? I zamiast jakby uważać, wychowywać te dzieci, w jakiś sposób je nauczyć bezpiecznego zachowania, to eliminuje się z ich przestrzeni wszelkie zagrożenia. Poczynając od takich powiedzmy rzeczy, które rzeczywiście mogą stwarzać duże zagrożenie, jak na przykład broń, bo w Stanach jest broń legalna, więc wiemy, że no, tam trzeba robić dużo zabezpieczeń i to jest jak najbardziej sensowne. Sensowne są też ograniczenia tego typu, że dzieci jednak powinny się tam w jakiś sposób być zaopiekowane, tak? Bo jednak w Stanach było dużo porwań swojego czasu dzieci. I to podejrzewam nakręciło tę spiralę zagrożenia. Ale to porywane były zazwyczaj dzieci takie, którymi się kompletnie nikt nie interesował, a nie jakieś tam, prawda? Więc albo czasami porywali je rodzice, albo no... To nie było zresztą wcale aż takie masowe. Po prostu w 150-milionowym kraju takie rzeczy się zdarzają w trochę większej ilości niż na przykład w 3-milionowym. To naturalne. No ale media nakręciły spiralę strachu. Doszli prawnicy, którzy zaczęli szykować pozwy na każdego siniaka w szkole na przykład. I w efekcie skończyło się tym, że dzieci mają nadwagę. Nie wolno im biegać w szkole. Zresztą w Polsce to się już też zaczyna, że dzieciom nie wolno biegać na placu zabaw, ani właściwie podczas WF-u za bardzo. Znaczy, no dobrze, podczas WF-u jeszcze trochę mogą, ale podejrzewam, że jeszcze parę lat takiej polityki i nie będzie im wolno nawet biegać na WF-ie, będą musiały tylko chodzić. Do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że osoby, które były wychowane w takim paraliżu
że nie rób, nie działaj, nie coś tam, wstrzymaj się, bo to jest dla ciebie zagrożenie, bo coś może się stać. Ci ludzie jakby patrzą na całe swoje otoczenie, całe swoje życie w kategoriach właśnie zagrożeń. Czyli wszystko może im zagrażać. To się zaczyna na przykład od zagrożeń typu właśnie nie bujaj się, bo spadniesz, a kończy się na tym nie wychodź z domu, bo się zarazisz. To jest takie właśnie trzymanie pod kloszem, ale takim kloszem, który jest złotą klatką, bo ci ludzie mają bardzo dużo pieniędzy najczęściej, mają wygodne życie, mają wygodny dom, mają wygodne samochody, mają wygodne, mięciutkie kanapy, gdzie nikt się jakby nikt się nie uderzy, nikt nie spadnie za bardzo. Siedzą w tych kanapach, oglądają świat, oglądają filmy stworzone dla nich, gdzie dzieją się różne rzeczy. I ci ludzie są znudzeni, są potwornie znudzeni, przy okazji są potwornie nieszczęśliwi. Bo, no umówmy się, życie kanarka w złotej klatce to nie jest szczęście. To można mu kupować nowe zabawki, można mu dawać nowe smakołyki, można mu nawet puszczać dźwięki lasu. Dlaczego by nie? Teraz bardzo dużo ludzi sobie nagrywa dźwięki lasu i puszcza sobie w domu, ale z domu już nie wychodzi. I jakby, no to jest smutne trochę. Bo my sobie sami to robimy. To ja wiem, że teraz dużo ludzi szuka jakiegoś wroga, jakichś spisków, że o, dany człowiek, jakiś ten, o, ten. Albo o, jacyś tam ukryci. Ale no, to nie jest tak, że oni to robią dlatego, że im na to pozwalamy. Tak długo ludzie będą niewolnikami, aż będą chcieli być niewolnikami. Dlaczego wielu ludzi robi rzeczy, które nie mają najmniejszego sensu, ale robią to tylko dlatego, że ktoś ich wystraszył? No, na przykład te słynne kleszcze. Większość kleszczy jest niegroźna. Zarazić się bardzo trudno jakimiś bakteriami z kleszczy. Te same bakterie są w komarach, te same bakterie są w myszkach. To wcale nie jest prawda, że boreliozą ludzie się zarażają wyłącznie przez kleszcze, bo masa ludzi choruje na boreliozę i kleszcza. Wcale nie miała. A jednak mają objawy, więc może to nie kleszcze przenoszą, to może tylko zwalono na kleszcze coś zupełnie innego. Może te objawy, o których tyle jest mowa, są po prostu objawami cywilizacji. Życia z daleka od przyrody. No słuchajcie, jeżeli żyjecie w sterylnym środowisku, gdzie nie ma żadnych bakterii, żadnych wirusów, wszystko czyścicie, psikacie, no to co? To znaczy, że nie macie z tym kontaktu, nie macie praktycznie możliwości wykształcenia mechanizmów obronnych przeciwko nim. No i wtedy każdy wirus was położy, nawet taki zupełny, łagodny wirusek przeziębienia. Dlaczego część ludzi tak potwornie choruje? Bo nie spędzają czasu na powietrzu w ogóle. Siedzą w dusznych pomieszczeniach, jeszcze na dodatek sztucznie wentylowanych, a pamiętajmy, że wentylacja, ta klimatyzacja to jest siedlisko wszelkiej maści grzybów, bakterii i tak dalej. To nie jest sterylne. I teraz to nie są warunki naturalne, gdzie jest to jakoś tam zbilansowane. Nie, to w każdym domu może się wykształcić zupełnie osobny mutant, zdominować inne naturalne bakterie, które jakoś tam w jakiś taki sposób, nie wiem jak to nazwać, powiedzmy ewolucyjny, wykształciły się i nie są specjalnie groźne, tak? No ale jeżeli nam się wykształci jakiś mutant, który żył sobie praktycznie jak w laboratorium, bez żadnej kontroli, no to mogą się różne rzeczy zdarzyć, no. A to jest wszystko efekt zamykania się w klatkach. Dlaczego na przykład się co jakiś czas w różnych hodowlach zwierząt pojawiają jakieś straszne epidemie tych hodowlanych. Dlaczego tak jest? Bo one są zamknięte. Bo one są zamknięte 24 godziny na dobę, bo nie da się wprowadzić idealnie sterylnego środowiska. Zawsze tam coś będzie.
A jak już coś będzie, to się namnoży, mutant, bach. Całe stado chore i nie żyje. W naturalnych warunkach to nie ma jak zaistnieć, ponieważ po pierwsze w naturalnym środowisku zwierzęta żyją w dużym rozproszeniu. Naprawdę może poza jakimiś ławicami ryb, czy jakimiś tam odlotami ptaków do ciepłych krajów, żadne zwierzę nie siedzi w zamkniętym pomieszczeniu bez dostępu świeżego powietrza. To jest chore. Jeżeli weźmiecie jakiegoś ptaka albo lisa z lasu i będziecie go trzymać w klatce, będziecie mu dawać idealne jedzenie, on prędzej czy później stechnie. Stechnie na jakąś chorobę. Ze stresu, z nieszczęścia, z tego, że nie może chodzić gdzie chce. Dlaczego tak ludzie teraz chorują? Myślicie, że od jakichś wielkich technologii radiowych? Nie, siedzą, bo się boją, bo się siedzą w domach. Siedzą w domach, nie ruszają się. A jak się człowiek posiedzi dłużej, to mu od razu stawy przestają działać, to mu mięśnie wiotczeją, to już od razu łatwiej o uraz, łatwiej o infekcję bakteryjną. Siedźcie dalej w domu, siedźcie dalej w domu. Przedsiębiorca pogrzebowy bardzo się cieszy i liczy, ile wam policzy za piękną trumienkę. Przecież to o to chodzi. A poza tym nawet jeżeli ktoś mówi, że na przykład o, bo ja muszę mieć kontrolę nad swoim życiem i najlepiej się do tego nadają różnego rodzaju badania. No to właśnie widzicie, jak wyglądają te badania. Nie ma w 100% pewnego testu. Zaraz się okazuje, że jednemu zdrowemu pokazało, że jest chory, a innemu choremu pokazało, że jest zdrowy. No i co? Myślicie, że jak będziecie chorzy i wyjdzie wam test, że jesteście zdrowi, to od tego wyzdrowiejecie? Nie. Tak samo nie zachorujecie w momencie, kiedy jakiś test pokaże, że jesteście śmiertelnie chorzy. No to tak nie działa. No chyba, że bardzo, bardzo w to uwierzycie. No to zaczniecie mieć objawy, tak? No ale mężczyzna nie zajdzie w ciążę tylko dlatego, że lekarz mu powie, że jest w ciąży. To tak łatwo to nie jest, prawda? Nawet jeżeli będzie bardzo w to wierzył, to raczej dziecka z tego nie będzie. No. Więc w ogóle o czym mowa, no? Tu jest życie, tu w lesie, na łąkach, a nie tam w klatkach. Tu macie być. Tak. Nie tam, nie przed telewizorem. Tu. A jak już sobie tutaj posiedzicie, nie godzinkę, nie dwie, cały dzień, od rana do wieczora. Jeden dzień, drugi, trzeci, trzydziesty. Nawet nocując w domu, wracając, ja rozumiem, że nie każdy się nadaje do nocowania w lesie, bo się na przykład boi. To jest kwestia przekonania się, że las wcale nie jest straszny, ale to nie od razu, pomalutku. Wystarczy sobie po prostu wejść do lasu, usiąść na jakimś pieńku, zdjąć buty, boso sobie posiedzieć i tak sobie posiedzieć i posłuchać albo pogadać do siebie. No i co? Dobrze jest, nie? No właśnie. Ja myślę, że dlatego był ten zakaz wchodzenia do lasu, bo system się przeraził. Jakby wszyscy polecieli do lasu, to by już nikt więcej w to nie uwierzył. Zresztą to widać, jak dużo ludzi jakby przestało się bać. Przestało się bać. Pamiętajcie, że przerażonym człowiekiem można bardzo łatwo sterować. A jeśli człowiek przestaje się bać, to zaczyna już nawet trochę myśleć. A jak zaczyna myśleć, to już tak łatwo się nim nie będzie sterować. Także, jeżeli chcecie przekonać swojej rodziny, to nie mówcie im, że coś tam jest, albo że są spiski, albo że zaraz coś tam. Nie, nie, nie. Na spacer, do lasu. Jak się przestaną bać, to wtedy można zacząć rozmawiać. Najpierw trzeba zdjąć tę panikę. Jak już się panika skończy, to tak pomalutku zdejmować kolejne zaklęcia i będzie dobrze.
No oni tak łatwo nie zrezygnują, to znaczy oni, w sensie my sami nie z tego nie zrezygnujemy. Zawsze tak jest, że jak jest większość, która się boi, to ona będzie atakować tych, co się nie boją. Zawsze tak jest. Ja myślę, że największy problem w dzisiejszym społeczeństwie to strach przed śmiercią. To wynika z tego, że ludzie troszeczkę odeszli od wiary w życie po życiu. Wszystko jedno jakie, bo jak wiemy, wariantów jest kilka, ale jeżeli ktoś przez całe życie wierzy, że po życiu będzie miał następne życie, to on inaczej podchodzi do samego faktu śmierci. Tak samo jak sobie ktoś powie, że o, po śmierci pójdę do nieba czy do piekła, to też on wie, że coś będzie potem. Najgorzej, jeżeli człowiek myśli, że śmierć skończy wszystko. Koniec. To on z domu nie wyjdzie, bo przecież w każdej chwili może umrzeć. On nie chce umierać, nie chce, żeby się jego życie skończyło. Chce żyć. No i w efekcie nie żyje. Trwa. Ale ciężko nazwać to życiem. Odlicza kolejne sekundy do emerytury, a od emerytury już do zgonu. I to tak, takie życie właśnie jest. W strachu, w ciągłym strachu, że można umrzeć. No to... Zresztą ja widzę, my mamy mądrych emerytów. Na zachodzie to wszyscy po prostu posrani. O Boże, za chwilę umrę. Co to będzie? Co to będzie? A u nas wszyscy do sklepu. A u nas na spacery. A u nas na rowerek, do lasu. I tak ma być. I tak ma być. Ja nie muszę żyć 100 lat. Ja mogę żyć, nie wiem tam, ileś. Ale chcę, żeby to życie było szczęśliwe, przyjemne. Takie jak ja chcę, a nie takie jak ktoś chce. Nie wiadomo kto. Nie będzie sąsiad dyktował, co ja mam robić. A skoro sąsiad mi nie dyktuje, co ja mam robić, to dlaczego jeszcze ktoś ma mi tam... Jeszcze ktoś, kogo w życiu na oczy nie widziałam. Przestańcie słuchać innych, zacznijcie słuchać siebie samego. To się nie będziecie tak bać. No. Miłego dnia.